raześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo siczkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Haj. Jerzy Jerry Podgórski z Royal LePage od ponad 28 lat oferuje usługi handlu nieruchomościami. Sprzedaż, kupno, wycena oraz wszelkie czynności z tym związane wykonywane są rzetelnie i z doskonałą znajomością rynku, prawa oraz obowiązujących przepisów. Długoletnia praktyka, doświadczenie i wszechstronność jest gwarancją satysfakcji dla jego klientów. Kontakt 416-236-1871 lub 905-330-6957. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Biuro prawne Iwony Ganczak specjalizuje się w kupnie i sprzedaży nieruchomości, w prawie rodzinnym, w sprawach spadkowych, testamentowych i notarialnych. Zapraszamy do biura w Mississaudze przy 204 Queen Street South. U nas Twoje sprawy są w pewnych rękach. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamienne i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się na plaży przy restauracji Orbit po przeciwnej stronie Starski One w Mississaudze. Zapraszamy studentów do składania podań o stypendia fundowane przez Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza. Formularz aplikacyjny znajdziesz na naszej stronie internetowej. Przedstawimy Państwu sprawozdanie z uroczystości, jakie w niedzielę 10 sierpnia miały miejsce w Midland z okazji zakończenia 32. dorocznej polonijnej pielgrzymki do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich. Jak co roku przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na szosie biegnącej nieopodal sanktuarium od rana dziesiątki samochodów skręcały w kierunku wzgórza i stromą drogą wjeżdżały na teren sanktuarium, na którym znajduje się nawiedzany przez tysiące osób kościół oraz duża polana z ołtarzem polowym, miejsce odprawiania uroczystych mszy świętych z udziałem polonijnych pielgrzymów. Na tę właśnie polanę przybywały osoby z wielu miast Ontario, aby przed uroczystą Eucharystią zająć wygodne miejsce, a także uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym. Wspólnie z siostrami zakonnymi nabożeństwo prowadził przewodniczący Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mississaudze, ojciec Janusz Błażejak, udzielający pątnikom również informacji na temat programu uroczystości. W spokojnej, wyciszonej atmosferze, nie bacząc na przybywających, wielu wiernych cierpliwie czekało w kolejkach do spowiedzi. Tradycyjnie w kilku miejscach polany obolałym sumieniom rozgrzeszeń udzielali kapłani z polonijnych parafii oraz ojciec biskup Jacek Pyl z diecezji odesko-symferopolskiej na Krymie, który niebawem przewodniczyć miał uroczystej mszy świętej. Zgodnie ze zwyczajem panującym na odpustach, w sąsiedztwie polany swe stoiska rozlokowało kilka biznesów polonijnych oraz katolickie Radio Rodzina, oferujące m.in. książki, płyty kompaktowe i filmy o tematyce religijnej, a także wydany własnym sumptem kalendarz na 2015 rok. Cieszący się dużym zainteresowaniem, pięknie wydany na kredowym papierze kalendarz zawiera reprodukcję dzieł sztuki sakralnej ukazującej świętą rodzinę. Na każdy miesiąc prezentowane są refleksje na temat małżeństwa i rodziny, wybrane z dokumentów Kościoła, encyklik i homilii papieży Pawła VI, świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Kalendarz w cenie tylko $5 bez podatku jest już do nabycia w biurze katolickiego Radia Rodzina. Z bogatej oferty książek, płyt i filmów na DVD, również o tematyce religijnej, można było skorzystać także przy stoisku sklepu Totus Tuus, którego stałą siedzibą jest Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaudze.
Tuż przy stoisku katolickiego Radia Rodzina bracia zakonni przyjmowali prośby o intencje na msze święte, jakie sprawowane będą na misjach. Podobny nastrój skupienia, jaki panował przy ołtarzu polowym, dało się zauważyć w innej części sanktuarium, gdzie w pobliżu tzw. ołtarza papieskiego, zbudowanego z okazji wizyty świętego Jana Pawła II w Kanadzie w 1984 roku, po raz ostatni nocowali uczestnicy pierwszej pielgrzymki z Toronto do Midland. Jak każdego rana, dzień rozpoczęto modlitwą, refleksją nad wspólnie przebytą pełną wysiłku trasą, a także odczytywaniem intencji, w jakich pątnicy pielgrzymowali. Później jednak, co równie charakterystyczne dla tej popularnej pielgrzymki, nowy dzień witano radosnym śpiewem wspólnie z towarzyszącymi pielgrzymom przez tydzień grupami wokalno-muzycznymi. A więc przygotowując się do uczestnictwa w Eucharystii wieńczącej ich tygodniowy przemarsz, po raz ostatni składano namioty i pakowano rzeczy osobiste. Przyjdź, wypełnij mnie, Duchu Święty. W takim samym entuzjastycznym nastroju uczestnicy 32. polonijnej pierwszej pielgrzymki weszli na polanę za świątynią, by wraz z witającymi ich owacyjnie tłumami wiernych wziąć udział w największej polonijnej uroczystości w Kanadzie. Przypomnijmy, że w tym roku w drogę do Matki Bożej w Midland wyruszyło 450 osób, do których stopniowo dołączały kolejne, a w końcowej fazie uczestników było blisko 800. Na polanę jednak nieprzerwanym strumieniem weszło ponad 1000 wiernych, gdyż wielu członków rodzin pielgrzymów lub ich przyjaciele również w ten sposób pragnęli wyrazić radość z wyczynu swych bliskich. Na czele służb porządkowych i rozśpiewanych pielgrzymów szedł Jan Żurakowski, który przewodniczył wszystkim 32 pielgrzymkom z Toronto do Midland. Kilka osób podchodziło do pana Jana, przekazując mu podziękowania dla służb porządkowych za wspaniale zorganizowaną pielgrzymkę. Osobno, już po raz ósmy, do Midland przyjechała pielgrzymka rowerowa z London. Warto wspomnieć, że doroczne pielgrzymowanie Polonii do Midland zainicjowali 58 lat temu ojciec Michał Smith i ksiądz Jerzy Capiga, którzy wspólnie z parafianami przybyli tu pociągiem. Za pielgrzymami procesją do ołtarza podchodzili członkowie organizacji polonijnych z kilku parafii z południowego Ontario. Procesję zamykał orszak honorowy rycerzy Kolumba z kół działających przy polonijnych parafiach w Toronto, Mississauga i Brampton. Na czele licznej grupy rycerzy Kolumba szedł poczet sztandarowy z koła z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough. A zaszczyt niesienia sztandaru ponownie przypadł naszemu koledze redakcyjnemu, operatorowi Ryszardowi Dorożyńskiemu. Rycerze w swych odświętnych strojach w ceremonialny sposób prowadzili do ołtarza ojca biskupa Jacka Pyla, ojca Janusza Błażejaka, prowincjała zgromadzenia misjonarzy Oblat Maryi Niepokalanej ojca Mariana Gila oraz dyrektora Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich ojca Berniego Karola. W imieniu organizującej pielgrzymkę Konferencji Polski Księży na Wschodnią Kanadę ogromną 10-tysięczną rzeszę wiernych powitał ojciec Janusz Błażejak, który przedstawił przyjętego gorącymi oklaskami ojca biskupa Pyla. Ojciec Janusz podziękował biorącym udział w pielgrzymce kapłanom i siostrom zakonnym za opiekę duchową nad tak wyjątkowym przedsięwzięciem, a służbom porządkowym i dowodzącemu nimi Janowi Żurakowskiemu za ofiarną pomoc dla pielgrzymów pokonujących trudy przemarszu. Zgromadzonych przywitał także dyrektor Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich ojciec Bernie Carroll, mówiąc między innymi: We are happy that you continue to come to this holy shrine. I want to just mention two things that are part of our consideration at this time. In the coming weeks, and by the end of September, we will begin to change the entire water system on this property because we need to be careful for safety in the future. And so the replacement of all the underground pipes will take place. And this will be a project that will cost us over $360,000. And so we would appreciate if you can any way help us to cover the cost of this, that we would be very grateful. And secondly, I want to mention that 30 years ago, Pope, now Saint, John Paul II came to Martyr Shrine. And on the 6th of September, Saturday, the 6th of September this year,
We will have a special celebration here at the shrine with a mass at 10:30 in the morning with Bishop Wassenaar, and we will display many of the things that are memories and commemorations of the visit of Pope John Paul when he came here 30 years ago. Z wielkim zainteresowaniem słuchano homilii ojca biskupa Pyla, który swe rozważania na temat wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeplatał informacjami o wielkim znaczeniu, jakie dla żyjących na Ukrainie katolików, nie tylko polskiego pochodzenia, ma utrzymywanie naszej wiary. Wspomnijmy, że ojciec biskup Jacek Pyl, misjonarz oblat niedawno mianowany przez Ojca Świętego biskupem pomocniczym diecezji odesko-symferopolskiej na Krymie, przez całe swoje życie kapłańskie pracował na Ukrainie. Kiedy remontowałem kościół w Niewaniu, zamieniony na fabrykę łożysk stocznych, odprawialiśmy tam na czwartym piętrze i na wieży kościelnej nie było jeszcze wieży, ponieważ komuniści ją zniszczyli i postawili takie trzy baki na wodę, aby służyły do produkcji tam łożysk stocznych, do amfibii, do czołgów. I wtedy kiedy właśnie odnawialiśmy tę wieżę, robotnicy kładli cegłę. Mówię, róbcie to bardzo ładnie. Kiedyś jak te katedry budowali, to każda fuga, wszystko było bardzo dokładnie, bo Pan Bóg się patrzył na to. I tu też chcemy to robić dla Pana Boga, to odnawiać, nie tylko dla ludzi, dla Boga. Nie? A jeden z pomocników mówi, taki każdy, mówi, proszę Ojca, kto dzisiaj patrzy w górę, ludzie patrzą na ziemię, a nóż znajdę jakieś kopiejkę. Nóż znajdę jakieś pieniądze, jakiś może zagubiony dolar. Bo to właśnie odzwierciedla tą prawdę, na ile ziemia przyciąga, na ile to przyciąganie ziemi, ta grawitacja jest wielka, że człowiek, pomimo że ma ducha w sobie, duszę, jednak daje się pokonać temu przyciąganiu. Czy będziemy należeć do tych ludzi pokonanych, przyciągniętych przez tą grawitację? Chyba nie. Całym swoim życiem, tutaj właśnie przez tą, myślę, pielgrzymkę, staramy się oderwać od tego, co doczesne, aby swoje oczy skierować ku niebu, gdzie jest Pan Jezus, Matka Boża, wszyscy święci, w tym męczennicy kanadyjscy. Właśnie przez trudy pielgrzymki oczyszczamy się od przywiązań, od złych przywiązań. Staramy się, aby odbudować w sobie to życie, które, życie duchowe, życie modlitwy, które odnawia również naszą godność, dzieci Boże. W uroczystej mszy świętej koncelebrowanej, której oprawę muzyczną zapewnili wokaliści i muzycy biorący udział w pielgrzymce oraz orkiestra Denta Polonia Brass Band, przewodniczył ojciec biskup Jacek Pyl w asyście kilkunastu kapłanów, duszpasterzy uczestniczących w pierwszej pielgrzymce oraz księży z polonijnych parafii i z Polski. Jak zawsze tego dnia w Midland do Komunii Świętej przystąpiły tysiące osób. W kilku miejscach tej polowej świątyni kapłani przekazywali ciało Chrystusa niekończącym się kolejkom wiernych. Yeah.